Witam Państwa, Ewa Szyszkowska, Papis, to jest program Na Temat, w studiu gość Emin Huseinow, Ludowy Klub Sportowy Niedźwiedź w Kętrzynie, oczywiście trener kętrzyńskich pieściarzy. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam Panią. Kętrzyński Niedźwiedź to już klub z tradycjami. Od kiedy funkcjonuje klub? Klub powstał w 2006 roku, ale do tej pory klub nie istniał, tylko że my trenowaliśmy. Od 2000 roku prowadziłem zajęcia w Kętrzynie, trenowałem kętrzyńskie pięściarze, ale nie, z tego względu, że nie było klubu, reprezentowaliśmy klub Wiktoria Ostrołęka. To było tak, że miałem już fajnych zawodników, którzy już mogli się spróbować na ringu, odnosić sukcesy. Ale kontaktowałem się, ówczesne władze nie chcieli w ogóle mnie słuchać. Nikt nie chciał zakładać stowarzyszenia, klubu. Mówi Pan o kętrzyńskich władzach? Tak, tak, tak. W mieście czy w... W mieście, w mieście. Kętrzynie, tak. No i kontaktowałem się najpierw z klubami naszego okręgu w warmińsko-mazurskim województwie. Pytających, czy gdybym trenował zawodników, czy oni by ich finansowali, bo nas nie było stać, żeby dojeżdżać, jeździć na zawody. No to odmawiano mi. Potem dowiedziałem się, że jest taki klub w Ostrołęce, jest tam pan Mierzejewski, który wyciągnął nam rękę po wysłuchaniu, obejrzeniu naszych zawodników, zapoznał się z nimi, pojechaliśmy na te pierwsze sparingi, bardzo mu się spodobały i dzięki niemu nasi sportowcy z Kętrzyna zaczęli odnosić sukcesy, zaczęli boksować i tacy pierwsi zawodnicy, którzy przynosili, zdobywali medale dla Wiktorii Ostrołęka, to były między innymi obecny nasz trener Kamil Kondej, mój podopieczny, Kamil Nawojczyk, Karol Kurkiewicz. To były pierwsi zawodnicy, którzy startowali jako Wiktoria Ostrołęka. No ale potem nasz były burmistrz, pan Krzysztof Hećman, jak przyszedł do władzy, odezwał się do mnie sam, że założę klub, pomoże nam. No i od tamtej pory, od 2006 roku, klub oficjalnie istnieje. Czyli rozumiem, że jednak było zapotrzebowanie na ten boks. Było. Skoro byli zawodnicy już wtedy. Miałem sporo chętnych, sporo zawodników. Pamiętam, zaczynaliśmy w Karolewie. Na starej hali, teraz tam przerobili ją na mieszkania w ogóle. Bardzo długo trenowaliśmy tam, dzięki zawodnikom zapasów wolnych, którzy nam pomogli, udostępniali nam salę. Wymienialiśmy się z nimi i przez długie lata trenowaliśmy w Karolewie. Potem jak sala już poszła do remontu, to długo szukaliśmy salę i nawet trenowaliśmy w takim budynku w Loku, tam koło stacji BP, gdzie była nauka prawa jazdów. I my w klasie trenowaliśmy. Ja pamiętam, te szyby były rozbite, my ich sklejaliśmy taśmą. Kaloryfery w ogóle nie działały. Ten budynek w ogóle prawie już można było powiedzieć, że był do kasacji. Ale nam pozwolili tam trenować. Było bardzo zimno, ale trenowaliśmy. Do momentu, póki nie dogadałem się z panią dyrektor szkoły numer 4 podstawowej na Moniuszki i tam już się przenieśliśmy po roku. Czyli warunków nie było, ale pasja była i to tak trzymało. I rozrastaliście się oczywiście z roku na rok w siłę. Obecnie ilu uczestników jest w klubie? Obecnie mamy ponad 50 osób, około 60 sportowców. Mamy dwie grupy. Mamy grupę tak zwaną KIDS od 7 do 11 roku. Oni trenują dwa razy w tygodniu, wtorki i piątki, od godziny 17, to jest godzina treningu, a od 18 każdego dnia, czyli od poniedziałku do piątku, zaczyna już grupa starsza, średnio zaawansowana, zaawansowana. Niestety musimy wszystkich
trenować w tym samym czasie, bo nie mamy do dyspozycji tak, żeby sala była dla nas na 4 godziny, bo nie ma takiej możliwości po prostu i trenujemy wszyscy. A rozumiem, że są mężczyźni i kobiety. Tak. Chłopcy i dziewczynki. Tak. Czyli mieszane. Mieszane. No właśnie, boks to tak dla niektórych brzmi brutalnie, jako sport brutalny. A co jest takiego w boksie, że jednak ludzi ciągnie do boksu? Może tak. I czy to jest brutalny sport? Nie jest brutalny. To jest tylko takie... Każda mama po prostu się boi. Tak samo i moja mama nie zgadzała się nigdy, była przeciwna do momentu, póki nie przeczytała w gazecie, że odnoszę sukcesy. Bo oszukiwaliśmy ją razem z tatą, że idę na szachy, a szedłem na boks. Tak. I przez wiele, wiele lat mama nie wiedziała, dopiero jak w gazecie przeczytała. Była oczywiście wielka awantura, ale wygraliśmy to z tatą i dalej zostałem. I tak jest też... Teraz to już trochę się pozmieniało, jest inaczej. Już mamy nawet same dzwonią, same przeprowadzają. Kiedyś było tak, że albo nosa złamią, albo to, albo to, albo biją po głowie. Nie, boks olimpijski różni się tym od boksu zawodowego, że pięściarze boksują w kaskach, w ochroniaczach. To już zostało zmodyfikowane oczywiście, zmienione, bo jeszcze w moje czasy, jak ja boksowałem, to mieliśmy bardzo cienkie kaski, że można powiedzieć, że wcale nie był potrzebny, bo odczuwalne było czy bez kasku, czy z kaskiem. Rękawice wtedy były napchane, my ich nazywaliśmy kubanos, czyli rękawice napchane końskim włosem. I to naprawdę, jak oberwałeś, to tak jak z gołej pięści. Teraz już rękawice są zmienione. Co jakiś czas przed kongresem Światowa Federacja Boksu Olimpijskiego, czyli AIBA, robią badania. Rękawice są w tej chwili, mają bardzo gruby kauczuk w środku. Kciuk jest przeszyty, więc pięść się nie domyka do końca i nie ma takiej siły, takiego uderzenia. No i badania też każdego roku pokazują, że nie ma zmian w głowie u sportowców, bo przechodzą badania, przechodzą EEG, przechodzą tomografię. Boks nie jest taki kontuzjogenny jak inne sporty, naprawdę. Piłkarze czy bejsboliści odnoszą więcej kontuzji, aniżeli pięściarze. Boks to jest dyscyplina sportowa, to jest przede wszystkim nie tylko sport, ale to jest też dyscyplina. Tak. Czego uczy boks? Boks uczy właściwie wszystkiego. Pokory, systematyczności, determinacji, charakteru, siłę walki, niepoddawania się, dyscypliny przede wszystkim. Prowadzenia sportowego trybu życia, bo nieustannie o tym rozmawiamy z zawodnikami. No właśnie, a proszę mi opowiedzieć, jak to wygląda w praktyce? Przychodzi taki młody człowiek i trzeba go czegoś nauczyć. To są często też buntownicy. Jak pan sobie z tym daje radę? To jest tak, że... No bo tak jest, prawda? Tak, tak jest. Młodzież jest różna. Jest trudna młodzież, jest młodzież bardziej opanowana, spokojniejsza. Dzieci są z różnych środowisk, z różnych rodzin. Skupiamy się na każdym dziecku. To jest tak, że to... Bo trener to nie jest tylko, że on przychodzi, półtorej godziny poprowadził trening, odbębnił swoje, pokazał jak się boksuje, nauczył techniki, poszedł do domu. Wcale tak nie jest. My jesteśmy z nimi na dobrej nazwie. Jesteśmy z nimi 24 godziny na dobę. Chodzimy na ich wywiadówki. Rozmawiamy często z rodzicami, rozmawiamy z dyrektorami. Mamy nieustanny kontakt z dyrektorami szkół, z wychowawcami. Sprawdzamy ich librusy. Uczymy ich higieny. Nawet czepiamy się do paznokci, do skarpet. Wpajamy im wartości życiowe, uczymy ich szacunku do rodziców. Rodzice bardzo nam ufają, bardzo.
nawet częściej przychodzą do nas na skargę. Jak jest jakiś problem w domu, jak no właśnie, chce się uczyć. Chciałam zapytać, jeżeli jest problem z młodym człowiekiem, rodzice przychodzą tak, do pana i mówią, proszę z nim porozmawiać. Tak, i nie tylko porozmawiać, nawet mamy takie sytuacje, że dzwonią czy piszą SMS-a, żebym do domu przyjechał. I jesteśmy, rozmawiamy, staramy się znaleźć rozwiązanie, dobrą drogę, wskazać dziecku właściwą drogę, wytłumaczyć, że źle robi. To nie jest proste zadanie, bo czasem się zastanawiamy, czy to jest właściwa droga, czy dobrze mu tłumaczę, czy źle. Odnośnie oczywiście innych spraw. Też kontaktujemy się z psychologami. Mam też świetnego kolegę, jednego ze znanych psychologów, który też współpracuje z Polskim Związkiem Bokserskim, Ireneusz Trubkiewicz, do którego też często dzwonię, sięgam po jego opinię, zadaję pytanie, czy tak powinienem porozmawiać, czy inaczej. Bo każdego dnia też się my uczymy, jako trenerzy, jak sobie radzić z tym. Więc każde dziecko też ma i inne podejście. Jeden lubi, jeden reaguje, jak nawrzeszczesz na niego, to dostaje bodźca, jemu się to podoba. A jeden jest taki, że nawrzeszczesz i on się obraża. On może nie przyjść, on może na złość coś zrobić i też docieramy się, poznajemy ich bardzo długo, nie od razu. Ale to też oznacza, że państwo musicie mieć duży autorytet wśród tych młodych ludzi. Tak. Oni, dzieci nas lubią, ufają nam, odwzajemniają się tym samym. My to widzimy, czujemy. Nawet bardziej nam się zwierzają niż rodzicom. No z jednej strony to każdy rodzic pewnie by chciał, żeby dziecko przychodziło do niego, z nim się rozmawiało i tak dalej. Ale ja byłem zawodnikiem, ja wiem jak to jest. Ja też wolałem z trenerem porozmawiać niż z ojcem. Bo my jesteśmy cały czas razem, my jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Trener jest i ojcem, i bratem, i trenerem, i przyjacielem. My jesteśmy z nimi wszędzie. My pilnujemy ich dietę, my pilnujemy ich zdrowie, my latamy z nimi po lekarzach, my wydzwaniamy po lekarzach, załatwiamy im spotkanie, jeździmy, przebywamy razem nawet w saunie, odpoczywamy, rozmawiamy, relaksujemy się. Na zawodach tak samo również razem przebywamy. Jesteśmy cały czas, na dobre i na złe. A proszę mi powiedzieć, dlaczego pan to robi? Dlaczego robię? Z pasji, bo to kocham. Ale nigdy nie myślałem, że zostanę trenerem. Nie chciałem być trenerem. Jako jeszcze sportowiec, jako młody człowiek, nie chciałem w ogóle być trenerem. Miałem taki cel, że jak skończę karierę, ukończę studia, pójdę do pracy, zacznę pracować, bo wiedziałem, jaka to jest niewdzięczna, niedocenialna praca, jaka to jest ciężka praca, bo uwielbiałem swojego trenera i często z nim przebywałem. I widziałem, jak to jest. Trener miał trójkę synów, ja bym jako czwarty, ja bym cały czas u niego. Czasy były bardzo ciężkie, biedne. Zabierał mnie do domu, karmił mnie. Tak, no to jest... I nie wiedziałem, że zostałem trenerem. W ogóle nie chciałem. Ale tak się stało, że zostałem i się zaraziłem tym. No właśnie, ja bym chciała się tu chwileczkę zatrzymać, bo jesteśmy tutaj przy pana osobie. Ja bym chciała właśnie się dowiedzieć, jak to się stało, że właśnie został pan tym trenerem, bo był pan zawodnikiem, o tym też chciałabym, żeby pan powiedział, i jak pan trafił do Kętrzyna. Czyli zaczynamy od samego początku. Po ukończeniu studiów w Moskwie przyjechałem do Kętrzyna, do kuzyna. No i tak na początku przyjeżdżałem turystycznie, ale jakoś tak się stało, spodobało mi się i zostałem. Już nie trenowałem, już w ogóle nie, nawet nie myślałem, że będę w ogóle miał do czynienia z boksem. I tak, mieszkając w Kętrzynie, poznałem chłopaków, młodych sportowców, którzy trenowali za pasek.
i chcieli się podszkolić. Jak się dowiedzieli, że byłem bokserem, to zaproponowali, żebym ich zaczął trenować. No dobra, no to na początku tak po koleżeńsku dojeżdżałem do Karolewa, trenowałem ich, ale to było tak 3 razy, 4 razy w tygodniu, jak czas na to pozwolił. To byli starsi chłopaki, czyli już wiadomo było, że on trenuje dla siebie, kariery sobie nie zrobi, ale tak potem jak już właśnie, jak już po tym loku, po tym budynku, jak się przeprowadziłem do szkoły numer 4, to pomyślałem, że można, warto byłoby zacząć od dzieci, od młodych. Ja się zaraziłem, to mi się spodobało. Czyli został pan trenerem. Tak, i tak coraz bardziej, coraz dalej brnąłem i brnąłem i już tak zapuściłem korzenie. Pokochałem to co robię. Każdego dnia idę na trening z entuzjazmem. Nigdy nie mam planu, nie mam zeszytu, nie mam kartki, jaki trening będzie, tylko spontanicznie idę i to mi się po prostu nasuwa. Wiem, że to zrobię i zaczynam robić. Wpadam w trans i idę. Czyli rozumiem, że spodobało się panu w Kętrzynie. Tak. Że został pan na stałe. Tak, zostałem na stałe. Tu mam rodzinę. No właśnie. Mam żonę, synka. Mam wspaniałą rodzinę, którą bardzo kocham. Mam wspaniałą żonę, która mnie wspiera. Synka mojego, który długo oczekiwanego. Zawsze marzyłem mieć syna, więc go mam. Mam nadzieję, że będzie pięściarzem. No właśnie, chciałam o to zapytać. Jest codziennie, każdego dnia jest ze mną na sali. Każdego dnia. Biega sobie z boku, lata. Nie zmuszam. Jak chce, to mu pokażę. Jak się znudzi, biega sobie dalej, bawi się. Z niewolnika nie ma robotnika, musi to czuć. Jeśli będzie chciał, zostanie pięściarzem. A pan chciałby, żeby został? Ja bym chciał. To jest tradycja rodzinna. Aha. Tata boksował, czyli jego dziadek, ja boksowałem. No i teraz może będzie czas na niego. Zobaczymy. Wracamy do klubu. Proszę mi powiedzieć, jakie osiągnięcia na koncie mają pana zawodnicy? Wytrenował pan już mistrzów? Tak. Klub ma bardzo wielu medalistów, mistrzów Polski. Nasz klub, czyli Ludowy Klub Sportowy Niedźwiedź, jest jednym z najlepszych klubów w Kętrzynie pod względem ilości medali. I najlepszym klubem pod względem jakości medali. Bo my mamy również, wychowaliśmy również medalistów Mistrzostw Europy. Mamy takich medalistów Mistrzostw Europy jak Justyna Żołobowska, Paulina Sobieska, Karol Jakubi, który był 4. na Mistrzostwach Europy. Wytrenowaliśmy wielu, wielu medalistów, reprezentantów kadry narodowej, medalistów Mistrzostw Polski, mistrzów Polski, między innymi takich jak Tomasz Olechnowicz, Mariusz Gruchot, Bartosz Szczotka, Sebastian Jankowski, bracia Jakubi i wielu, wielu innych. Hubert Wardak, Szymon Piotrowski, także Sebastian Urbański. Mamy sporo sukcesów, mógłbym siedzieć i wymieniać, no ale dalej dążymy do sukcesu, dalej mamy swój cel i do tego dążymy. Oczywiście o ostatnich, ponieważ państwo macie osiągnięcia, ostatnie osiągnięcie, o tym sukcesie będziemy rozmawiać już wkrótce za tydzień w programie Dzień Dobry Mazury, więc dzisiaj na ten temat nie będziemy rozmawiać. Proszę mi powiedzieć, co jest najważniejsze dla klubu? Najważniejsza rzecz w klubie to jest tak naprawdę zarząd. Akurat mamy wspaniały. I bardzo ważna rzecz to jest stabilna sytuacja finansowa. Bo żeby zrobić wynik w sporcie, to nie jest tylko trening, bo sam trening to za mało. Zawodnik musi startować, musi mieć starty, tak jak i na arenie krajowej, również na międzynarodowej. On zbiera wtedy doświadczenie, on uczy się obycia ringowego, zwiększa swoją wydajność. Psychologiczną oczywiście, pracujemy nad tym,
Więc, ale żeby to zrealizować, żeby jeździć, potrzebne są finanse, potrzebne są duże fundusze. Ostatnio trochę zabrakło tej stabilizacji finansowej. Tak, niestety, tak. Niestety na razie mamy, w tej chwili mamy słabszą sytuację finansową, ale wciąż szukamy też sponsorów. Mamy jedynego sponsora, firma MTI Furninowo, której jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, która nas już od parę dobrych lat wspiera. I dzięki takim ludziom właśnie z wielkim sercem, którzy wspierają naszą młodzież kętrzyńską i sport, dzieci mogą się rozwijać, bo te pieniądze to są przeznaczone na nastroje, na sprzęt, na wyjazdy. Wyjazdy są drogie, niestety. Bierzesz takich czterech zawodników, jeżeli jedziesz osobówką, bierzesz swoje auto w pięć osób, jedziesz nawet taki przykład banalny do Białegostoku, no i osoba dzień 100 zł. Turniej dwudniowy, czyli śpisz jedną dobę. Trzeba nakarmić, trzeba wszystkich nakarmić, prawda? I też spać. Więc opiewa się to około 700-600 zł jeden taki wyjazd razem z paliwem, tak? Sprzęt, w których boksują, to nie jest sprzęt, w których trenują, tylko to jest bardzo drogi sprzęt. To jest sprzęt, który ma atest właśnie Federacji Światowej AIBA. Sprzęt kosztuje 350 zł, taki kask na przykład, i rękawice również 350, a trzeba mieć w dwóch kolorach narożników, czyli czerwony i niebieski komplet, ale jeden komplet to też za mało, bo jedni mają głowę większą, jedni małą. Sprzęt się używa. Również są stroje ważne, tak samo muszą być w tych samych kolorach. Czyli pieniądze są potrzebne. Bardzo. W związku z tym też zapewne Państwo potrzebujecie tych sponsorów cały czas. Klub potrzebuje. Dlatego też apelujemy do wszystkich Państwa, do firm, jeżeli mogliby i chcieliby wesprzeć kętrzyńskich pięściarzy, to zachęcamy serdecznie, dlatego że warto, bo jest to klub z tradycjami. A proszę mi jeszcze tylko na... Jeszcze warto nadmienię, ponieważ nasi zawodnicy są bardzo medialni. I w zamian za sponsoring, też godnie reprezentujemy i reklamujemy logo firmy, która nas wspiera. No właśnie, na koniec jeszcze naszej rozmowy chciałabym powiedzieć, co jest dla Pana najważniejsze? Dla Pana jako trenera, jako człowieka, który prowadzi już tyle lat ten klub. Dla mnie najważniejsze, żeby zawodnik, z którym pracuję, poszedł w dobrym kierunku. Nieważne, czy on osiągnie, czy nie osiągnie ten sukces, ale najważniejsze, żeby się nie zmarnował. Żeby nie zmarnował szansy w życiu. Żeby wyrósł na porządnego, dobrego człowieka, założył rodzinę i był dobrym obywatelem swojego kraju. Sporo dzieciaków wyszło spod mojej ręki. Już większość, niektórzy już są żonaci. Byłem na ich weselach. Czekam nawet na ich dzieci, kiedy przyjdą. Mam z nim świetny kontakt. Mieszkałem i za granicą, i w Polsce. Jestem z nich bardzo dumny, bo żaden się nie zmarnował. Ten, kto przetrwał u nas na sali, żaden się nie zmarnował. Szanowni Państwo, i to jest chyba fantastyczna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Emin Husseinow, Ludowy Klub Sportowy Niedźwiedź w Kętrzynie. Trener, sławny trener kętrzyńskich pięściarzy, był moim gościem. Dziękuję Panu serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Państwu również dziękuję. Był to program Na Temat. Ewa Szyszkowska-Papis.